Dzień dobry, w dniu dzisiejszym będziemy rozmawiać o wyzwaniach dla farmacji w roku 2023. Myślę, że jest to obszar bardzo pełen wyzwań, które jeszcze pozostawiła po sobie pandemia, która dotyczyła wszystkich ludzi i wygenerowała ogromne zmiany na rynku. Moim gościem w dniu dzisiejszym będzie pan Sebastian Cudny. Dzień dobry. Dzień dobry. I od razu chciałabym zapytać pana, jak według pana wygląda rzeczywistość postpandemiczna w Polsce? Generalnie moim zdaniem, jeżeli mówimy tu oczywiście o farmacji, to ta rzeczywistość trochę wróciła do tego, co było wcześniej, natomiast pandemia nauczyła nas bardzo mocno korzystać z innych kanałów komunikacji, innej formy kontaktu, ale również innego czasu kontaktu. Ja to widzę z punktu widzenia swojego, firm farmaceutycznych, od drugiej strony kontaktów z lekarzami. Więc to się zmieniło. Nie każdy jest chyba na to jeszcze gotowy, ale na pewno pandemia nauczyła nas bardziej korzystać z różnych narzędzi. Narzędzi? A jakich narzędzi, jakby był pan tak uprzejmy? Narzędzi komunikacyjnych. Mówię tu bardziej o komunikacji i z naszymi klientami, lekarzami, ale również dostawcami. Dużo nauczyliśmy się na przykład korzystania z narzędzi online przy spotkaniach, czego wcześniej nie było. Ja nie wyobrażałem sobie na przykład poprowadzić rozmowy rekrutacyjnej online, a okazało się, że jest to jak najbardziej możliwe. Tak samo kontakty, spotkania firmowe. Okazało się, że używanie kamer już nie jest dla nas takim wielkim ograniczeniem. Możemy włączyć kamerę i spotkanie online'owe odbywa się w formie prawie takiej samej, jakby było to spotkanie w rzeczywistości. Wspomniał pan o wpływie pandemii na relacje z pracownikami. A w takim razie jaki wpływ miała pandemia na relacje pacjent-lekarz, lekarz-firma farmaceutyczna? No na pewno... Moim zdaniem przyspieszyło to, że mamy dostęp do e-recept, ale również mamy dostęp do konsultacji online. To przyspieszyło bardzo kontakt z lekarzem. Również odległość stała się już nie taka kluczowa, jak była wcześniej, gdzie trzeba było na przykład pokonać ileś kilometrów pacjent, żeby dotrzeć do lekarza, ponieważ teraz podstawową konsultację może zrobić online'owo, przygotować na przykład sobie badania wcześniej krwi, które potrzebuje i pojechać już na wizytę z konkretnymi badaniami. Nie jest, moim zdaniem to jest bardziej optymalne, nie ma marnowania tego czasu. Tak samo lekarz w drugą stronę. Wyniki, które otrzymuje od pacjenta, może omówić w wersji online, może skomentować w wersji online. Moim zdaniem pandemia sama i to, że mamy takie narzędzia i nauczyliśmy się z nich korzystać, bardzo przyspieszyła dostęp, przynajmniej w tych podstawowych obszarach. Ja nie mówię tutaj o takim dostępie, gdzie potrzebny jest sprzęt specjalistyczny, żeby zdiagnozować pacjenta, ale w tych podstawowych rzeczach, tam gdzie było najwięcej zawsze kolejek, myślę, że to bardzo przyspieszyło, oczywiście dla osób, które potrafią korzystać z tych narzędzi. Jasne, czyli bardziej spersonalizowana opieka związana tutaj z ochroną zdrowia? Myślę, że tak. Myślę, że lekarz również tego pacjenta bardziej kojarzy teraz, ponieważ ma wszystkie jego informacje przed sobą, robiąc konsultację online'ową, może mieć te informacje u siebie. Jest to dużo łatwiejsze. Rozumiem. A w takim razie tutaj wyzwania, czy wpływ pandemii w kontekście relacji lekarz-firma farmaceutyczna? No to tutaj na pewno sposób komunikacji jest bardziej celowany, ponieważ pandemia nauczyła nas tego, że nie można, przedstawiciel nie może wejść po prostu do lekarza, ponieważ lekarz przyjmuje akurat w tych godzinach pomiędzy pacjentami porozmawiać, tylko musi się na taką wizytę online umówić, musi się umówić na ten telefon do lekarza i również jest to bardziej personalizowane i konkretne, czyli takie spotkania są przygotowane, są umówione i są o różnych porach, ponieważ odbywają się teraz w większości o porze, która pasuje lekarzowi, a nie taka, która pasuje przedstawicielowi, więc przedstawiciel z drugiej strony i firma musi się do tego dopasować, natomiast z punktu widzenia lekarza jest to dużo bardziej elastyczne. Jasne, czyli większy szacunek dla lekarza, jak i z drugiej strony większy szacunek dla pacjenta. Nie ma tego dysonansu, który kiedyś nam się pojawiał w postaci wchodzenia jakby we wzajemne interesy. No oczywiście wizyty tak zwane face to face nadal są i będą, natomiast one są w większości już umawiane, ponieważ lekarze również się do tego przyzwyczaili, do tego, że te wizyty trzeba umówić. Nie można tak po prostu wejść bez umówienia,
oprócz tego przygotowało i zmusiło nas trochę to, że były szpitale zamknięte z powodu pandemii, zmusiły nas do tego, żeby kontaktować się innymi kanałami. I to przekonało z jednej strony lekarza, że te kanały są również skuteczne, ale również przedstawicieli, że można się kontaktować innymi kanałami, a nie tylko podczas wizyty face to face. Jasne. A w takim razie, z Pana punktu widzenia, jakie są największe wyzwania, które mogą dostrzegać przed sobą firmy farmaceutyczne w tym roku? No tu ostatnio robiłem również ankietę wśród pracowników firm farmaceutycznych, jakie są ich największe wyzwania. No i z tego, co pracownicy mówią, no to na pewno jest digitalizacja. Digitalizacja nie tylko narzędzi, digitalizacja procesów, ale również digitalizacja obiegu dokumentów. I to dla firm farmaceutycznych, dla większości osób ankietowanych było największym wyzwaniem, ponieważ oczywiście dostęp do terapii, dostęp do leków, produkcja również były wyzwaniem dla firm farmaceutycznych. Natomiast patrząc na to, jak szybko się ta technologia rozprzestrzenia i zmienia w obecnym czasie, niektóre firmy nie są absolutnie gotowe na to, żeby sprostać tej technologii. Systemy wewnątrz firm, korporacji nie są na to gotowe. Więc to jest dla firm największym wyzwaniem, żeby być przed konkurencją, żeby być zwinnym i żeby szybciej wprowadzić niektóre technologie. Jasne, rozumiem. A w jaki sposób rząd i firmy farmaceutyczne działające w Polsce mogą sprostać tym wyzwaniom? Tutaj z bardziej takiego instytucjonalnego punktu widzenia. Na pewno jest kwestia dostępu do terapii, ponieważ to jest zawsze największym wyzwaniem. Jeżeli produkty nie będą refundowane, no to jest problem dla pacjenta, ponieważ może nie stać go być na taki produkt, więc na pewno rząd i firmy farmaceutyczne muszą tutaj współpracować. Mówimy tu oczywiście o Ministerstwie Zdrowia, mówimy o negocjacjach, mówimy o refundacji produktów, które są droższe. I na pewno jest tutaj miejsce i przestrzeń do dyskusji i do negocjacji, ponieważ te negocjacje się odbywają. Firmy farmaceutyczne powinny zrozumieć sytuację, w jakiej jest Polska, ale również Ministerstwo Zdrowia powinno zrozumieć sytuację, w jakiej jest firma farmaceutyczna w Polsce i w Europie i w jaki sposób to może wpłynąć na przykład cena w Polsce na inne rynki w Europie. Jasne, czyli tak naprawdę skupiamy się na zrozumieniu wzajemnych potrzeb i dostosowaniu narzędzi do tego, co mamy na rynku tak naprawdę i do tego, że tak naprawdę pacjent jest kluczowym elementem całej układanki, na którą jakby składają się poszczególni interesariusze. To jest jak zawsze tak naprawdę. Powinniśmy zrozumieć wzajemne potrzeby i powinniśmy zrozumieć po co i dlaczego my tutaj jesteśmy. I ten pacjent na końcu jest tą osobą, na której nam zależy najbardziej, patrząc z punktu widzenia firmy farmaceutycznej, i powinniśmy zrozumieć, dlaczego robimy pewne rzeczy i pewne aktywności, żeby na końcu ten pacjent miał odpowiednią terapię. Jasne. To w takim razie jeszcze chciałam tylko dopytać w kontekście obecnej rzeczywistości, która jest dość nieprzewidywalna. Do tej pory nie spotykaliśmy się w tak bliskim sąsiedztwie z kwestią wojenną. W związku z tym, jak sektor farmaceutyczny w Polsce radzi sobie z rosyjską inwazją na Ukrainę? Na pewno jest to problem, jeśli firma ma oddział na Ukrainie czy w Ukrainie. To jest problem, ponieważ dostarczanie produktu, dystrybucja na miejscu produktu jest utrudniona. To jest dużym wyzwaniem, ale to się udaje. Początek, pierwszy miesiąc prawdopodobnie był największym wyzwaniem, nikt nie wiedział w jaki sposób to zrobić, później firmy przygotowały się do tego i potrafiły dostarczyć produkt pacjentowi w Ukrainie. Natomiast patrząc z drugiego punktu widzenia Polski, do Polski przyjechało kilka milionów osób z Ukrainy. To są również potencjalni pacjenci, co spowodowało, że tych pacjentów w Polsce mamy więcej. Więc w obszarach firm farmaceutycznych jest to szansa tak naprawdę na to, żeby ci pacjenci byli leczeni w Polsce. Wojna trwa już ponad rok. Na początku każdy myślał, że potrwa chwilę i się skończy i ci pacjenci, potencjalni pacjenci wrócą. Natomiast mówimy tutaj o osobach, które są w naszym kraju już ponad rok, jest ich kilka milionów i ci pacjenci też muszą być leczeni. Też przyjechali tutaj z jakimiś chorobami, przyjechało dużo osób starszych, które wymagają leczenia. Więc myślę, że to są szanse, które mogą stać przed Polską, przed firmami farmaceutycznymi, które operują w Polsce, ponieważ potencjalnie mają 10% więcej pacjentów niż mieli wcześniej. Jasne. A z punktu widzenia interesariuszy, jakim jest
system ochrony zdrowia w takim razie? Myślę, że jest to troszeczkę inny punkt widzenia i z innymi jakby wyzwaniami się również wiąże. Co pan o tym myśli? Generalnie myślę, że na pewno się wiąże z wyzwaniami, ponieważ jest to koszt dla budżetu państwa, jeśli chodzi o leki refundowane, ponieważ pacjenci z Ukrainy również dostali możliwość korzystania z refundacji. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pacjenci, którzy mieszkali w Ukrainie, oni nie mieli systemu refundacyjnego. W Ukrainie dopiero zaczynał się tworzyć system refundacyjny. Pierwsze obszary terapeutyczne, które tą refundację dostały. Więc mówimy tu potencjalnie o pacjentach, których było stać na to, żeby kupić lek z własnej kieszeni. Pieniędzy z własnej kieszeni, nie finansowane z budżetu państwa. Plus, dodatkowo, patrząc na to, co widać w miastach u nas, nie tylko w Warszawie, to przyjechały osoby, które stać na to, żeby być w Polsce. Więc te osoby również może być stać na terapię, która nie będzie refundowana albo nie będzie w pełni refundowana, tak jak by sobie tego oczekiwali, ponieważ są również przyzwyczajeni do tego, żeby dopłacać do terapii. A w kontekście samego systemu ochrony zdrowia, 10% pacjentów więcej generuje też no, pewnego rodzaju obciążenie, można to nazwać, mimo że nie jest to najlepsze słowo, ale jednak dodatkowy ładunek pacjentów, z którymi polski system ochrony zdrowia musi sobie poradzić. Jakie są pana spostrzeżenia? Ja myślę, że sobie radzimy z tą większą ilością pacjentów, ponieważ z jednej strony część pacjentów nadal jest na zasadzie telemedycyny i teleporad, więc nie ma tak dużo pacjentów, którzy z tymi podstawowymi, możemy powiedzieć, schorzeniami przychodzą do lekarza, tworząc kolejki. Nie widzę, żeby się dramatycznie wydłużyły na przykład czasy oczekiwania w publicznej służbie zdrowia, plus dodatkowo mamy dużo prywatnej służby zdrowia w Polsce. Więc ja bym tego nie widział z punktu widzenia zagrożenia. Oczywiście jest to jakieś obciążenie dla systemu, jest to obciążenie dla szpitali, które pewnie muszą tę większą liczbę pacjentów przyjąć, ale myślę, że sama pandemia pozwoliła nam zrozumieć, jakie mamy możliwości w systemie służby zdrowia i myślę, że z tym sobie poradziliśmy. Więc z tą liczbą dodatkowych pacjentów również sobie radzimy. Ja przynajmniej nie słyszałem sytuacji takiej, kiedy ktoś mówił, że polski pacjent nie może iść do szpitala, ponieważ miejsce jest zajęte na przykład przez pacjentów z Ukrainy. Czegoś takiego nie słyszałem. Myślę, że ci pacjenci są traktowani bardzo podobnie i polscy pacjenci nie mają wydłużonego okresu czekania na wizytę. Odnosząc się do zmian demograficznych, bo niewątpliwie ten element również będzie takim czynnikiem mającym wpływ na wyzwania, z którymi będziemy się w najbliższym roku spotykać, tudzież stykamy się obecnie. W jaki sposób według pana będą wpływać te zmiany demograficzne na system ochrony zdrowia? No na pewno starzejemy się jako społeczeństwo i to jest dużym wyzwaniem, ponieważ wraz ze starzeniem się społeczeństwa przybywa osób starszych, które wymagają opieki medycznej, więc to będzie moim zdaniem większym wyzwaniem, aniżeli to, że dostaniemy więcej pacjentów z Ukrainy. Więc starzenie się społeczeństwa na pewno jest wyzwaniem, na pewno dostęp do terapii musi być kluczowy tutaj, ponieważ jest możliwość dostępu do terapii, jeżeli będzie otwarty z jednej strony na to rząd, z drugiej strony firmy farmaceutyczne. Ale trzeba patrzeć z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa i jeżeli nie pomyślimy o tym teraz, to za kilka lat może być niestety za późno, ponieważ albo nie będziemy mieli odpowiednich terapii, albo będziemy mieli zbyt dużo pacjentów, którzy już są w zaawansowanym stadium na przykład swojej choroby. Jasne. A w kontekście jeszcze tak pozwolę sobie dopytać, dostępu do nowoczesnych terapii. Myśli pan, że mogą się pojawić, czy są dostępne rozwiązania, które mogą ułatwić ten dostęp, oprócz mechanizmów tutaj refundacyjnych? Myślę, że nie. Myślę, że na tyle firmy farmaceutyczne z jednej strony mają duże i wysokie koszty wprowadzenia takiego produktu na rynek, plus dodatkowo mówimy, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie jest problemem zakup leku w innym rynku Unii Europejskiej, więc cena tutaj gra rolę. Nie ma możliwości obniżenia na przykład ceny przez firmę farmaceutyczną w Polsce, ponieważ błyskawicznie firmy wykorzystają to i sprzedadzą ten produkt nie lokalnie na rynku polskim dla polskiego pacjenta, tylko sprzedadzą to na rynku zachodnim Europy, gdzie te ceny są zdecydowanie wyższe. Więc innego mechanizmu z pacjentem bezpośrednim moim zdaniem nie ma, poza mechanizmem refundacji, gdzie jest możliwość zastosowania wielu
czynników, które wpłyną fizycznie na to, żeby tą refundację otrzymać i żeby pacjent miał dostęp do terapii bez obniżania ceny, która wpłynie na przykład na eksport produktów z Polski. Według mnie takim istotnym czynnikiem również byłoby budowanie świadomości wśród pacjentów o dostępie do nowoczesnych terapii. Co pan o tym myśli? Myślę, że sama świadomość tak, natomiast ona w pewnym obszarze jest utrudniona ze względu na przepisy prawa, które funkcjonują. Nie możemy reklamować leków, które są lekami na receptę, więc możemy mówić o świadomości dostępu do terapii czy świadomości choroby. Natomiast nie możemy mówić o konkretnym produkcie. I to jest na pewno dużym ograniczeniem. Nie jesteśmy rynkiem amerykańskim, gdzie rzeczywiście można mówić konkretnie o produkcie. U nas musimy mówić o świadomości, podnoszeniu świadomości samego problemu, samej choroby. Natomiast nie o samym leku, dostępie do terapii, nie możemy wymienić nazwy produktu, więc na pewno to jest utrudnione. Oczywiście możemy mówić, podnosić świadomość, że jest dostępna forma leczenia, ale już dalej decyduje o tym lekarz. Jasne. A w kontekście właśnie lekarzy, czy firmy farmaceutyczne, tudzież cały system ochrony zdrowia w pana odczuciu stawia na takie dokształcanie czy dostarczanie wystarczającej ilości informacji lekarzom, aby właśnie stosowali najbardziej dostępne, najbardziej efektywne czy najbardziej opłacalne, powiedzmy, terapie? Jak pan się na to zapatruje? Myślę, że gdyby nie firmy farmaceutyczne, to lekarze byliby dużo gorzej wyszkoleni, ponieważ niestety publiczne placówki zdrowia nie inwestują w szerzenie czy pogłębianie wiedzy lekarza. Mówię w kontekście nowoczesnych terapii. To firmy farmaceutyczne głównie szkolą lekarzy podczas kongresów czy konferencji o tym, że jest dostępna nowoczesna terapia. U nas niestety system szkolnictwa kończy się na pewnie stażu i tym, co się lekarz dowie w placówce zdrowia swojej. Natomiast nie ma możliwości, jeżeli sam tego nie poszuka albo nie skorzysta z udziału w kongresie czy konferencji, nie ma możliwości poszerzenia wiedzy o te nowoczesne terapie. W samym szpitalu czy placówce zdrowia nikt już mu tego nie powie. Więc generalnie kluczowe jest absolutnie dokształcanie lekarzy przez firmy farmaceutyczne podczas naukowych kongresów czy konferencji, które są absolutnie kluczowe do tego, żeby lekarz wiedział o tej nowoczesnej terapii i żeby ta nowoczesna terapia również miała zastosowanie w naszym kraju. Czyli podsumowując, tak naprawdę wyzwania dla firm farmaceutycznych, tudzież samego systemu ochrony zdrowia, mają charakter bardzo wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Dotyczą one zarówno dostępu do samych leków, jak i kwestii refundacyjnych. Z drugiej strony dotarcia do pacjenta, budowanie u niego świadomości jednostki chorobowej, tudzież terapii dostępnej dla danej jednostki chorobowej, a z drugiej z kolei strony lekarz jako bez wątpienia finalne ogniwo całego systemu, jakby powinien być zaopiekowany na tyle, żeby być dobrze wyedukowany, świadomy nowych rozwiązań i jakby na tyle dostępny, aby dostępny i zorientowany, aby stosować te nowe możliwości. Oczywiście sama firma farmaceutyczna również borykać się będzie z różnymi wyzwaniami typu właśnie digitalizacja procesów, czy właśnie kwestie wytwarzania tutaj wytwarzania cząsteczek w kontekście wojny na Ukrainie czy inwazji rosyjskiej. Natomiast cały czas jakby wyzwania te są wyzwaniami, którymi da się sprostać przy wzajemnym zrozumieniu potrzeb i oczekiwań. Zdecydowanie tak. To są wyzwania, które mogą być również szansą, ponieważ każde wyzwanie rodzi możliwość dla tej firmy, która będzie sprytniejsza i która szybciej to wdroży. Oczywiście wyzwaniem jest dostęp do terapii, wyzwaniem jest digitalizacja procesów i kanałów komunikacji, natomiast ci, którzy zrobią to szybciej, będą mieli większe szanse na to, żeby dotrzeć efektywnie do lekarza. A lekarz, tak jak mówimy, jest kluczowy do tego, żeby podnosić swoją wiedzę i również jest kluczowy do tego, żeby zastosować terapię u pacjenta. Więc ja bym bardziej mówił mu o możliwościach, jakie są, które są związane z wyzwaniami, których mamy bardzo dużo, natomiast ci, którzy zrobią to szybciej, sprawniej i efektywniej, wygrają. Super. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był pan Sebastian Cudny. Dziękuję uprzejmie. Bardzo.